Dzień dobry. Ja się nazywam Martyna Woropińska i witam Państwa na kolejnym webinarium, które się odbywa w ramach 12 miesięcy tematycznych z portalem labi.pl. Za prowadzenie tych webinariów jest odpowiedzialna grupa osób ze Stowarzyszenia Labi oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. A ta inicjatywa oraz różne inne inicjatywy Stowarzyszenia Labi są realizowane w ramach programu rozwoju bibliotek, który jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dzisiejsze nasze webinarium odbywa się w ramach miesiąca tematycznego, jakim jest grudzień i który jest poświęcony przyszłości bibliotek. Przyszłości bibliotek i przyszłości bibliotekarzy. Dużo mówimy o kompetencjach, o tym, co bibliotekarz powinien wiedzieć i umieć po to, żeby w pełni móc pełnić rolę swoją. I dzisiejszym naszym gościem jest Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, któremu za sekundę oddam głos, który opowie o tym, na co zwracać uwagę i co jest ważne dla pracodawcy, którzy zatrudniają do pracy bibliotekarzy. Jurku, oddaję Ci głos w takim razie. Bardzo Ci dziękuję za to wprowadzenie. Dzień dobry. Państwu bardzo dziękuję, że zechcieliście poświęcić ten już gorący przedświąteczny czas na to, żeby spotkać się z nami tutaj i posłuchać trochę o kompetencjach bibliotekarzy, o kompetencjach bibliotekarzy przyszłości. O tym chcę dzisiaj Państwu opowiedzieć właśnie z punktu widzenia osoby, która w zasadzie prawie od 10 lat kieruje Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie i zatrudniała już wielu pracowników. A mam też taki zwyczaj, że w zasadzie prawie wszystkich pracowników zatrudniam osobiście, to znaczy przewodniczę zespołowi rekrutacyjnemu, w skład którego wchodzi kierownik działu administracji jako nadzorujący kadry, no i szefowie tych komórek, do których trafia ten pracownik. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, to znaczy przede wszystkim porozmawiać w ogóle o kompetencjach. Czym są te kompetencje, jakie możemy pogrupować, jak w ogólne kompetencje według takiego schematu uniwersalnego wpisują się te, których oczekujemy od bibliotekarzy. Potem pokazać Państwu, kto trafia do pracy do biblioteki, którą mam zaszczyt kierować i jak dbamy o to, aby kompetencje naszych pracowników rozwijać dalej. W tym miesiącu tematycznym mówimy o kompetencjach bibliotekarzy przyszłości, ale pamiętajmy o tym, że zatrudniając pracowników, nie zatrudniamy ich na dzień, dwa dni, miesiąc. Przynajmniej taką mamy nadzieję. Chcemy zapewnić im ścieżkę rozwoju zawodowego. Dlatego bibliotekarze przyszłości to właśnie ci bibliotekarze, którzy dzisiaj przychodzą do nas do pracy. Zadbajmy, aby trafiali do niej najlepsi, by stawali się członkami naszych zespołów. Na początku zobaczmy, co to w ogóle są kompetencje, jakie można zdefiniować. Definicji kompetencji znam bardzo wiele. Jest taka definicja, na przykład spojrzę na drugi monitor Levi LeBoyera, która mówi o tym, że to ustalone zbiory wiedzy, umiejętności, typowych zachowań, standardowych procedur, sposobów rozumowania, które można zastosować bez nowego uczenia się. Definicja Grzegorza Filipowicza jest bardzo podobna do tej, którą teraz Państwu pokazałem i którą zastosował Orczyk w swojej książce wokół pojęć kwalifikacji, kompetencji, zarządzanie zasobami ludzkimi. A Filipowicz mówi, że to dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw pozwalające realizować zadania na odpowiednim poziomie. Mówi się też, że to ogół sprawności, które są niezbędne człowiekowi do tego, aby stać się elastycznym, kompetentnym pracownikiem, potrafiącym przystosować się do zmian, uczyć się i kształcić przez całe życie oraz być aktywnym i odpowiedzialnym obywatelem. A więc to swoisty koktajl kwalifikacji nabytych przez kształcenie zawodowe, postaw społecznych, umiejętności pracy w zespole, podejmowania inicjatyw, zamiłowania do ryzyka. Ja Państwu przedstawiłem taką definicję, która według mnie jest najbardziej prosta i najbardziej wyczerpująca i zrozumiała, nie przenaukowiona odrobinę, i która mówi o tym, że to rzeczywiście
Kompetencje składają się z trzech rzeczy: z wiedzy, z umiejętności i z postaw. I żaden z tych komponentów kompetencji nie tworzy kompetencji oczywiście niezależnie. Krótko dla przypomnienia, tylko abyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Wiedza to pakiet informacji, dzięki któremu bibliotekarz może profesjonalnie wykonywać zlecone zadania, a więc wiedzę sobie nabywamy w toku nauki. Drugi komponent kompetencji to umiejętności definiowane jako przyswojone w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań, rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej. No i postawa tutaj zdefiniowana jako nastawienie do wdrażanych tematów. Mnie nie za bardzo podoba się ta definicja. Bym powiedział, że jest to nastawienie do wszelkich podejmowanych działań, inicjatyw, wdrażanych tematów może nie jest najbardziej dobrym określeniem. No dobrze. Chciałbym Państwa zapytać w takim razie, skoro powiedzieliśmy sobie w skrócie o tych kompetencjach, jak Państwo uważacie, jakie kompetencje powinien mieć współczesny bibliotekarz? A żeby Państwa o to zapytać, poproszę teraz, żebyście kliknęli na linka, który zaraz pojawi się na czacie i skorzystali z Mentimetera. I spróbowali odpowiedzieć na to, jakie Państwa zdaniem kompetencje powinien mieć współczesny bibliotekarz, bibliotekarz przyszłości. Zapraszam do skorzystania z tego narzędzia. Każdy może wpisać trzy odpowiedzi i zaraz nam się tutaj pewnie zaczną pojawiać. Kreatywność, odporność na stres, cierpliwość. Kreatywność mamy, tak, elastyczność. Kreatywność jest coraz większa, czyli stawiacie Państwo na kreatywność i myślę, że całkiem słusznie, ale też otwartość, cierpliwość. Kreatywny. Super. Umiejętność uczenia się, otwarty, wszechstronność, kompetencje cyfrowe, życzliwość, wiedza, elastyczność, wiedza, cyfrowy, wyposażony w wiedzę i umiejętności, umiejętność selekcji informacji, wszechstronny. Jeszcze, widzę, że 51 osób wpisało, jeszcze się zmieniają te wpisy. Kreatywność pozostaje w centrum. Tak. Elastyczność. Odporność na stres. Empatia. No jeszcze kilka sekund. Świetnie, rozwój, otwartość na świat, umiejętność selekcji informacji, wyposażony w wiedzę i umiejętności, komunikatywność, innowacyjność, nieustannie doszkalający się, znajomość psychologii, no w jakimś stopniu na pewno też, mądry i zrównoważony, dobrze nawiązywać kontakt, wszechstronność, odpowiednie podejście do ludzi, dokładnie. Świetnie. Wymienili Państwo mnóstwo różnych kompetencji, które rzeczywiście potrzebne są bibliotekarzom. Widać, że kreatywność jest wymieniana przez większość z Państwa i otwartość, cierpliwość, odporność na stres. Bardzo dziękuję. I
teraz zobaczmy sobie w takim razie, bardzo dziękuję, to były bardzo trafne spostrzeżenia i wszystkie te kompetencje można w pewien sposób pogrupować. Zobaczmy, w jakie grupy one się wpisują. Bo kompetencje można podzielić w różny sposób, ale wydaje mi się, że ten podział, który tutaj Państwu zaprezentuję, wydaje się moim zdaniem przynajmniej bardzo trafny i przejrzysty. Tutaj możemy mówić więc o kompetencjach społecznych, których bardzo dużo pojawiło się w tym, co Państwo napisaliście przed chwilą w naszym narzędziu. Wśród tych kompetencji społecznych, które odnoszą się do sposobu budowania jakości relacji, można właśnie wymienić komunikatywność, kulturę osobistą, pracę zespołową, negocjowanie, dzielenie się wiedzą, a także na przykład podejście do konfliktów i umiejętność ich rozwiązywania. Kolejna grupa kompetencji to kompetencje osobiste. I te są związane nie tyle z relacjami społecznymi, co z indywidualnym sposobem realizowania zadań. Tutaj możemy, również takie kompetencje pojawiały się w Mentimeterze. Wśród nich jest samodzielność, rzetelność, elastyczność. Elastyczność, przypominam, była bardzo wysoko punktowana przez Państwa, była dużą czcionką, czyli pojawiała się wielokrotnie. Także na przykład dążenie do rezultatów. Kolejny rodzaj kompetencji to kompetencje menedżerskie i przywódcze. One są związane z umiejętnością zarządzania pracownikami, zarządzania całą organizacją, biblioteką w naszym przypadku. I tutaj wpisują się takie jak umiejętność przywództwo, motywowanie, ocena i rozwój podwładnych, ale też budowanie zespołu i rzecz, która jest często bardzo trudna dla wielu menadżerów, czyli umiejętne delegowanie zadań. Ostatnia grupa kompetencji to kompetencje zawodowe, czyli te, które mają związek z zadaniami, które realizujemy w naszej pracy zawodowej. Te kompetencje są też niezwykle ważne oczywiście, no bo one rzutują tak naprawdę na to, jak skutecznie wykonujemy nasze zadania. One często opierają się przede wszystkim na wiedzy, umiejętnościach i są nabywane czy w toku nauki, czy poprzez doświadczenie. Tutaj na chwilkę chciałbym jeszcze Państwu pokazać taki slajd, który mówi o tym, że choć dzisiaj skupiamy się na kompetencjach, bo o wszystkim nie można powiedzieć w tak krótkim webinarium, to na to, jak efektywny zawodowo będzie nasz bibliotekarz przyszłości, wpływa wiele innych rzeczy. To oczywiście nie wszystko, ale oprócz tych kompetencji, no niezwykle ważna jest także osobowość, inteligencja, no nigdy do przecenienia, oczywiście motywacja do pracy, ale moglibyśmy tu dopisać kilka innych chmurek, które mówiłyby jeszcze o tym, na co warto zwrócić uwagę, budując zespół biblioteki. Teraz chciałbym Państwu pokazać pewien model kompetencyjny. Tworzone są uniwersalne modele kompetencyjne. Ten akurat pochodzi z publikacji, którą już wcześniej podawałem i wydaje mi się taki naprawdę bardzo uniwersalny. Jeżeli sobie zobaczymy, to mamy cztery grupy kompetencji. Tutaj jest ich połowa ze względu na to, że byłoby to nieczytelne. Zaraz sobie przełączymy na kolejny slajd i będzie druga połowa. W sumie jest ich 50. I teraz zastanawiając się, kogo chcemy przyjąć do pracy, osobę posiadającą jakie kompetencje, można sobie przejrzeć ten uniwersalny model kompetencyjny. Te kompetencje, które są tutaj wpisane, są bardzo ogólne. Niektóre wymagają dużego doprecyzowania, inne nie, bo jeżeli mówimy o budowaniu relacji, no to wiadomo, co mamy na myśli,
mówiąc o tym, żeby te relacje były poprawne. Ale jeżeli już pójdziemy w stronę kompetencji zawodowych, to dla każdej branży, również dla bibliotekarstwa, będzie można je bardzo uszczegółowić i tutaj zastanowić się na to, jakie konkretnie już kompetencje czy komponenty kompetencji, czyli jaką wiedzę, jakie umiejętności, jakie postawy chcemy wpisać właśnie w ten zakres. O tym sobie będziemy mówić zaraz. Na razie sobie przejrzyjmy. Pewnie już Państwo zdążyli je sobie mniej więcej przeczytać. Kompetencje społeczne, czyli to, o czym mówiliśmy, budowanie relacji, dzielanie się wiedzą, komunikacja pisemna, komunikatywność, kultura osobista, negocjowanie. Zaraz zobaczymy drugą część tych kompetencji w osobistych. Elastyczność, tak, to też pojawiało się jako bardzo ważna cecha dla bibliotekarzy. Innowacyjność chyba nie padła, a uważam, że też jest bardzo ważna. Podejmowanie decyzji i tak dalej. Menadżerskie. O menadżerskich kompetencjach, będziemy dzisiaj mówić trochę mniej, ale to do tego przejdziemy. I kompetencje zawodowe. Kompetencje, tak jak mówiłem, dość ogólne hasła, w które musimy sobie wpisać to, na co tak naprawdę będziemy zwracać uwagę i co często dla nas podczas rekrutacji będzie niezwykle ważne. Druga część tego slajdu, tak, zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, to też kompetencje zawodowe, kompetencje społeczne, obsługa klienta, orientacja na klienta, czy my powiemy na użytkownika. Nie mamy procesu sprzedaży, ale to jest właśnie też tak, że z tego uniwersalnego modelu kompetencyjnego możemy wyjmować pewne kompetencje, które są istotne dla naszego stanowiska, dla osoby, którą chcemy przyjąć do naszego zespołu, tak aby go wspierała, aby go budowała wraz z nami. No osobiste oczywiście sumienność i rzetelność, samodzielność, rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem i tak dalej. Będziemy zaraz do tego jeszcze wracać. Zastanawiając się nad tym, kogo chcemy przyjąć, możemy sobie wybrać te kompetencje, które naszym zdaniem na danym stanowisku są kluczowe, bo teraz w sumie moglibyśmy sobie też odpowiedzieć na to pytanie, czy naszym zdaniem na każde stanowisko w bibliotece ten zestaw kompetencji będzie taki sam. Zapewne nie. Są różne biblioteki, różnej wielkości i różne stanowiska, bardziej lub mniej wyspecjalizowane. I o ile w dużej bibliotece będziemy rekrutowali na często bardzo różne stanowiska, bo bibliotekarz do działu promocji, na przykład do działu, czy bibliotekarz do działu bibliograficznego będą musieli wykazywać się zupełnie innymi kompetencjami, chociaż pewien ich zespół będzie taki sam. Warto to sobie określić wcześniej i dzięki temu, zapraszając osoby na rozmowę kwalifikacyjną, wiemy już, kogo chcemy poszukiwać. W mniejszych bibliotekach no sprawa będzie prostsza. Nie mamy, zazwyczaj mamy tylko kilku pracowników. Jest wiele bibliotek, gdzie jest jeden, dwóch pracowników, również u nas w województwie małopolskim i pewnie w całej Polsce. I wtedy będziemy starali się poszukiwać pracowników mających kompetencje jak najbardziej uniwersalne, znaczy radzących sobie w każdym obszarze pracy w bibliotece. Trochę mnie łza się wokół kręci, bo to było już 10 lat temu, jak mniej więcej, jak trwał program rozwoju bibliotek. Pewnie część z Państwa pamięta ten program, który bardzo przysłużył się polskiemu bibliotekarstwu i ruszył je ogromnie do przodu, podnosząc kompetencje bibliotekarzy przede wszystkim, ale nie tylko. I w tym okresie mówiliśmy o tym, że w bibliotece spotykamy się na kawie. To było takie hasło ukute w ramach programu rozwoju bibliotek. O, mój kot Fruzelda chciałby razem z nami uczestniczyć w webinarium. Bardzo przepraszam. Mówiliśmy, że spotykamy się na kawie. Na kawie, ponieważ w bibliotece jest kultura, animacja, wiedza,
informacja, edukacja. A ponieważ w bibliotece spotykamy się na kawie, to bibliotekarz tam pracujący to barista. A baristę rozszyfrowywaliśmy jako bibliofila, animatora, regionalista, informatyka, stratega, trenera czy adwokata biblioteki. Czy ten model baristy jest jeszcze aktualny, jeżeli chodzi o bibliotekarza przyszłości? Zastanówmy się chwilę nad tym, bo dekada jest pewnym czasem, po którym warto się nad tym zastanowić, ale wydaje się tutaj, że niewiele się zmieniło. Być może zmieniły się bardziej priorytety, w pewnym sensie się poprzesuwały, albo nazwalibyśmy to trochę inaczej, no, bo bibliofilem oczywiście każdy bibliotekarz powinien być z jednej strony. Powinien kochać książki, tym jest bibliofil, natomiast ostatnio moja wieloletnia zastępczyni, odchodząc na zasłużoną emeryturę, powiedziała takie zdanie, które wydało mi się dość istotne, dlatego też je zacytuję, a mówiła, że wszyscy myślą, że tyle lat pracowała w bibliotece, ponieważ kocha książki, a tak naprawdę ona kocha ludzi. I wydaje mi się, że warto o tym przypominać, że jesteśmy w bibliotece po to, aby dzięki książkom uszczęśliwiać ludzi, a nie dzięki ludziom uszczęśliwiać książki, więc przede wszystkim powinniśmy kochać ludzi, jeżeli chcemy pracować w bibliotece, a mając tę świadomość, że książki ich uszczęśliwiają, proponować im je i dostarczać. Animator. Oczywiście animatorem powinien być w zasadzie prawie każdy bibliotekarz z biblioteki małej czy dużej. Animatorem w cudzysłowie mówię osobą, która potrafi prowadzić zajęcia, bo chcielibyśmy, aby nasi pracownicy dzielili się swoją wiedzą i czy to z innymi bibliotekarzami, czy to z użytkownikami. A więc tak, umiejętność prowadzenia zajęć różnego rodzaju jest jak najbardziej pożądana. Regionalista to oczywiście wydaje się, że nie dotyczy każdego bibliotekarza obecnie, bo jeżeli nie wiem, przyjmuje na przykład bibliotekarza do Arteteki, nie musi być stricte regionalistą, bo jest to agenda, która nie ma tego typu zbiorów, aczkolwiek jeżeli się zastanowić, to zajmuje się na przykład street artem, a street art to sztuka, która przecież powstaje w konkretnym miejscu, w naszym mieście, więc może jednak trochę tak. Przywiązanie w każdym razie do pewnej, dbałość o tradycję lokalną powinno być na pewno cechą bibliotekarza. Informatyk to słowo na wyrost, tak kiedyś mówiliśmy o kimś, kto potrafił obsługiwać komputer, ale rozumiem, że dobrze się wpisywało w określenie barista. Te zdolności związane z obsługą oprogramowania systemów komputerowych są niezbędne dla każdego bibliotekarza dalej. To się nie zmieniło, choć zmienił się ich zakres. Czytałem taki artykuł o kompetencjach bibliotekarza z 2004 roku. No, rzeczywiście tam kompetencje informatyczne były opisane zupełnie inaczej. Na przykład wymagało się od bibliotekarza, aby potrafił posługiwać się protokołem Telnet. Pewnie niewielu z Państwa pamięta, co to był protokół Telnet. Pewnie też dlatego, że był on nieszyfrowany i w tej chwili jest w zasadzie jako niezbyt bezpieczny, w ogóle chyba w ogóle niestosowany, w każdym razie nierekomendowany. Ale rzecz w tym, że nikt nie pamięta już raczej, o co chodziło, a wtedy tego właśnie wymagano. Oczekiwano też, że bibliotekarz będzie potrafił budować serwisy internetowe. No, w tej chwili byśmy powiedzieli, że dobrze by było, gdyby potrafił obsługiwać CMS-y,
w miarę sprawnie, czy nawet postawić serwis w oparciu o któryś z CMS-ów, chociażby WordPressa, czy któryś z innych popularnych, no ale nie wymagamy od wszystkich pracowników umiejętności kodowania w HTML-u, czy w innych językach służących do budowy stron. Stratek. Umiejętności strategicznego myślenia są, wiadomo, dla wszystkich zalecane, chociaż ten zakres w zależności od stanowiska może być różny, ale rzeczywiście nawet planując swoją własną pracę, warto mieć do tego pewne podejście strategiczne. Trener, powiedzmy, że łączy się to trochę w moim odczuciu z animacją, a więc jak najbardziej tak, czyli umiejętność prowadzenia zajęć i adwokat biblioteki. Czyli tak naprawdę rzecznik. Mówimy tutaj dalej o rzecznictwie dla bibliotek, które również zostało głośno wypowiedziane, nazwane około 10 lat temu i dalej jest tematem, w którym należy rozwijać swoje kompetencje w bibliotekach. Sam prowadzę szkolenia z rzecznictwa dla biblioteki. Wiem, jak to jest ważne i ważne jest, aby pracownikom bibliotek otwierać oczy na zagadnienia rzecznicze. A więc co? Trochę się zestarzał ten model, ale tylko chyba jeżeli chodzi o zestaw priorytetów, a nie jeśli chodzi o to, żeby coś zupełnie się zdezaktualizowało. Teraz chciałem Państwu powiedzieć, kto tak naprawdę trafia do pracy w naszej bibliotece. To duża biblioteka, 180 osób, około 160 etatów. Wiele osób pracuje przez wiele lat, ale oczywiście jest pewna też fluktuacja. W 2018 zatrudniliśmy 12 nowych osób, w 19 9, w 20 3 osoby. W zasadzie większość tych osób, czy wszystkie te osoby trafiają do nas poprzez nabory i rozmawiamy z nimi w składzie komisji rekrutacyjnej, której przewodzę. Często rozmawiamy z kilkunastoma albo nawet więcej kandydatami. Staramy się, aby nasz zespół wzbogacali najlepsi. I okazuje się, że trafiają do nas najczęściej, pewnie dlatego, że jesteśmy z Krakowa, absolwenci Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dokładniej takich kierunków jak zarządzanie kulturą i mediami, zarządzanie informacją, zarządzanie w biznesie, dziennikarstwo i stosunki międzynarodowe, ale też bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Czyli ten wydział, można powiedzieć, że lokalnie kształci tych, którzy najbardziej swoim profilem zawodowym pasują do biblioteki, ale oczywiście nie tylko, bo poza tym trafiali do nas wśród tych 24 osób, o których mówię na przestrzeni ostatnich 3 lat, również absolwenci filologii polskiej, angielskiej, orientalnej, słowiańskiej, marketingu międzynarodowego, stosunków międzynarodowych, filozofii, kultury, polityki, a także z Uniwersytetu Pedagogicznego, Kulturoznawstwa i Wiedzy o Mediach. Warto zwrócić uwagę także na to, że dwie osoby posiadają przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej, co jest na pewno pewną dodatkową wartością w bibliotece, bo to znaczy, że teoretycznie przynajmniej powinny dobrze prowadzić zajęcia z dziećmi. Trzy osoby, przepraszam, zatrudniliśmy po stażu z Grudzkiego Urzędu Pracy. Często trafiają do nas na staże takie osoby. I jest też taka ścieżka zatrudnienia rzeczywiście, że jeżeli taki stażysta się sprawdzi, to może potem znaleźć u nas pracę i często tak właśnie jest, że te osoby są tak dobrymi stażystami, że znajdują później zatrudnienie. Najczęściej zatrudniamy ludzi młodych, często tuż po studiach, ale większość z nich miała kilkumiesięczny staż pracy, natomiast trafiały też do nas osoby, które były już też ze względu na wiek i doświadczenie zawodowe, miały dłuższy staż pracy, nawet 20-letni.
No i teraz chciałbym Państwu powiedzieć trochę o naszych rozmowach rekrutacyjnych. Na co zwracamy uwagę i co tak naprawdę wpisuje się w te kompetencje. Mówiliśmy sobie o grupach kompetencji, o tym, jak, że możemy z tych grup kompetencji wybrać pewne najbardziej istotne. Te, które tu wpisałem, to nie są wszystkie kompetencje, które są dla nas istotne, ale wpisałem te, które w miarę prosto można badać podczas rekrutacji, na które zwracamy uwagę, bo jest wiele takich kompetencji, o których nie zbadamy, bo musielibyśmy prowadzić rekrutację na zasadach tak skomplikowanych jak do niektórych firm komercyjnych, przeprowadzać różnego rodzaju testy i tak dalej, i tak dalej. My jednak staramy się, aby to było z jednej strony proces przejrzysty i dający nam dość dużą wiedzę o kandydatach do pracy, ale z drugiej strony nie był on szczególnie trudny, sformalizowany i rozbudowany. Więc jeżeli chodzi o kompetencje społeczne podczas takiej rozmowy, tu zdradzę pewną kuchnię, więc jeżeli Państwo będziecie chcieli kiedyś na przykład trafić do pracy do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, to już będziecie trochę przygotowani do tego, aby uczestniczyć w takiej rozmowie kwalifikacyjnej, ale też mówię to po to, abyście przygotowując na przykład takie rozmowy kwalifikacyjne w Waszych bibliotekach mogli kierować się pewnym wieloletnim doświadczeniem, które w tym zakresie mamy. Budowanie relacji to rzecz, którą można w miarę łatwo ocenić podczas rozmowy kwalifikacyjnej, bo oczywiście patrzymy na to, czy osoba wchodzi w relację z całym naszym zespołem rekrutacyjnym, w jaki sposób w tej relacji funkcjonuje i pewne ogólne wrażenie można ocenić. Problem dzielenia się wiedzą i doświadczeniem jest również tą kompetencją, na którą zwracamy uwagę. Ona bardziej ma charakter tutaj deklaratywny, ale staramy się też rozmawiać z kandydatem do pracy na ten temat, czy jest gotowy w ogóle prowadzić jakiekolwiek zajęcia z użytkownikami albo ze współpracownikami, jeżeli ma takie wąskie kompetencje, którymi mógłby się dzielić z innymi bibliotekarzami albo z bibliotekarzami na przykład bibliotek powiatowych czy gminnych. I ta deklaracja gotowości jest dla nas na pewno istotna, bo doświadczenie owszem tak, ale też gotowość na nowe wyzwania. Identyfikacja z firmą. Zapytacie Państwo pewnie, czy podczas rozmowy, kiedy znamy kogoś od kilku minut, możemy ocenić, czy on będzie się identyfikował z naszą organizacją, biblioteką, czy nie będzie się identyfikował i na jakiej zasadzie, i czy to w ogóle jest ważne. Identyfikacja z własną biblioteką, miejscem pracy jest szalenie ważna. Ci z Państwa, którzy uczestniczyli kiedyś w szkoleniach z rzecznictwa dla bibliotek, to wiedzą, że ta identyfikacja jest jednym z kluczowych elementów rzecznictwa. Bez niej całe rzecznictwo nie ma sensu. Jak możemy to ocenić? No dość prosto. Pytamy również o poprzedni przebieg zatrudnienia, o tym, co robił, czym się zajmował kandydat do pracy. I tutaj często zdarza się tak, że kandydaci, może nie często, ale zdarza się, kandydaci bardzo źle opowiadają o swoim byłym pracodawcy. Nie wiem, być może, że wydaje im się, że to zostanie dobrze przyjęte, natomiast to świadczy o tym, że oni nie identyfikowali się ze swoim byłym pracodawcą. A jeżeli nie identyfikowali się z byłym pracodawcą, jaką możemy mieć gwarancję, że będą identyfikować się z naszą biblioteką, że będą chcieli współtworzyć jej wizerunek, dbać o jej reputację, być jej rzecznikiem. Nie mamy takiej gwarancji. Oczywiście nie chodzi o to, aby kandydat do pracy kłamał na temat swojego byłego miejsca pracy albo mówił, że było super.
ale niejednokrotnie rozmawiamy z ludźmi, którzy potrafili oględnie powiedzieć, że nie wchodząc w szczegóły, na przykład, albo generalnie nie oczerniać, nie mówić źle o swoim byłym pracodawcy. Nie jest to mile widziane i zawsze się wtedy zastanawiamy, czy to jest osoba, która w ogóle kiedyś się będzie identyfikowała z biblioteką. Komunikatywność to kolejna cecha. No tą cechę możemy łatwo ocenić po tym, tą kompetencję możemy łatwo ocenić już podczas rozmowy i oceniamy też to, czy dana osoba, co się łączy z kulturą osobistą, czyli sposób prowadzenia tej komunikacji. Ale także oczywiste jest, że osoba pracująca w bibliotece powinna posiadać jakiś podstawowy zasób słów, umiejętność formułowania myśli i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli każde zdanie musimy wyciągać od danej osoby, no to nie jest też coś, co byłoby wysoko punktowane. Praca zespołowa, współpraca w zespole to rzecz trudna do oceny. Chcielibyśmy, aby trafiały do nas osoby na większość stanowisk, które oczywiście dobrze współpracują w zespole, ale to również możemy ocenić tylko raczej deklaratywnie i rozmawiając o tym, czy dana osoba raczej woli wykonywać pewne czynności samodzielnie, czy raczej właśnie wspólnie z resztą zespołu. Nie ma tutaj też dobrej odpowiedzi, bo są różne stanowiska i różnie może zostać to ocenione. Przechodząc do kompetencji osobistych, zobaczmy, tutaj pojawia nam się dużo rzeczy, które pojawiały się nam na Mentimeterze. Innowacyjność. Tak, o tej innowacyjności możemy rozmawiać. Oczekujemy od kandydatów do pracy w naszej bibliotece, aby byli innowacyjni. Może się to wyrażać w różny sposób, ale pytamy ich również o to, w jaki sposób podeszliby do danego problemu, albo czy pracując na danym stanowisku, które określamy, na którego rekrutujemy, potrafiliby zaproponować coś nowego, chociażby nowy rodzaj warsztatów dla użytkowników. Czy mają jakiś pomysł na to, aby wykorzystać specyficzne zbiory, które znajdują się w danej agendzie? Rozmowa kwalifikacyjna, mimo tego, że trwa krótko, jest szansą na to, aby sprawdzić, czy nasz kandydat do pracy jest innowacyjny, bo tego oczekujemy od przyszłych bibliotekarzy. Radzenie sobie ze stresem to rzecz, którą widać i która przy rozmowie zazwyczaj wychodzi. Ludzie różnie radzą sobie ze stresem. To też nie jest tak, że ktoś, kto trochę gorzej sobie z nim radzi, nie może znaleźć pracy w bibliotece, ale no niestety bibliotekarz powinien być choć trochę odporny na stres, ponieważ wiemy wszyscy, że wbrew stereotypom stresu w bibliotece nie brakuje. Rozwiązywanie problemów to kompetencja, która często wychodzi w rozmowie. Staramy się zadawać też takie pytania, które prowadzą do tego, jak dany kandydat poradziłby sobie w danej sytuacji. Oceniamy jego sposób patrzenia na pewne problemy. No i samodzielność. Samodzielność jest może trudniejsza do oceny, ale też w rozmowie często w jakiś sposób wychodzi. Nie będę teraz mówił Państwu o kompetencjach menedżerskich, a to dlatego, bo to zupełnie inny temat. Chciałbym, żeby nam zostało jeszcze trochę czasu na pytania, ale też dlatego, że menadżerów, czyli tak naprawdę kierowników, zazwyczaj jednak rekrutujemy spośród... Fruziu, ale mikrofonu nie ruszaj. Spośród naszej kadry rzadko się zdarza, abyśmy robili nabór na kierownika. Zazwyczaj jest to rodzaj awansu wewnętrznego, a więc te rozmowy są też zupełnie inne, bo są one skierowane
właśnie ściśle na określenie tych kompetencji menedżerskich. Natomiast tutaj mówimy o rekrutacji na stanowiska, można powiedzieć, szeregowe, samodzielne, czasem samodzielne, czasem w zespołach. No i przechodzimy do kompetencji zawodowych, gdzie powinienem w sumie powiedzieć, gdzie można mówić dużo na ten temat, ponieważ są to bardzo ogólne hasła, a tak naprawdę to często tutaj też zawierają się te elementy, które mówią o tym, czy dana osoba będzie tym naszym wymarzonym bibliotekarzem przyszłości, czy uzupełni nasz zespół o kolejnego wartościowego pracownika, na którym będziemy mogli polegać. Tutaj wypisałem tylko kilka tych kompetencji zawodowych. Administracja, prowadzenie dokumentacji to jest niezwykle ważne w każdej bibliotece, bo tych rzeczy administracyjnych mamy coraz więcej, ale też to jest, jesteśmy instytucją z sektora finansów publicznych. U nas wszystko musi być robione porządnie, przejrzyście, starannie. Każdy ma prawo to skontrolować, cały szereg różnych instytucji ma prawo to skontrolować, przejrzeć i tam wszystko musi się zgadzać, więc prowadzenie dokumentacji jest niezwykle istotne. Często podczas rozmów kwalifikacyjnych pytamy pracowników o to, czy prowadzili jakąkolwiek dokumentację, czy może na studiach robili jakieś projekty, które wymagały i opisu, i ich rozliczenia, czy w poprzedniej pracy prowadzili jakąkolwiek dokumentację, która wymagałaby po prostu pewnego doświadczenia w staranności i w umiejętności prowadzenia dokumentów formalnych. W oryginalnym, uniwersalnym schemacie tutaj oczywiście była orientacja. Jako drugi punkt była orientacja w biznesie czy w branży. Ja wpisałem tutaj orientację w kulturze. O to też pytamy naszych przyszłych pracowników, bo zależy nam na tym, aby do biblioteki trafiały osoby, które posiadają jakąś podstawową orientację, jeżeli chodzi o kulturę. Nie chodzi też o to, aby byli wybitnymi znawcami literatury. Nie chodzi nam o to, aby nie wiem, znali dokładnie wszystko, co dzieje się czy w literaturze, czy w innych branżach kulturalnych, ale też chodzi o to, żeby mniej więcej się orientowali, a szczególnie jeżeli w zainteresowaniach wpisują, tak jak większość ludzi, że film i coś tam, film i książka, nie wiem, jeżeli wpisują książka science fiction, to żeby potrafili podać choć kilku tych twórców książek science fiction, które tak lubią, albo żeby orientowali się trochę w tych filmach, którymi zainteresowanie deklarują. Bo no, w bibliotece muszą pracować osoby, które przynajmniej na stanowiskach bibliotekarskich, które mają przynajmniej jako takie zorientowanie. Procedury, znajomość i stosowanie. Tutaj też często przychodzą do pracy osoby, które wcześniej nie zajmowały się realizacją żadnych procedur, ale jeżeli się skupić, to często czy na studiach podejmowały działalność w samorządzie studenckim. Ja bardzo sobie cenię osoby, które już na studiach działały w organizacjach studenckich różnego typu, ale nie na zasadach samego, nie wiem, członkostwa, tylko organizowały tam projekty, konferencje naukowe, przedsięwzięcia charytatywne itd., itd. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że taka działalność na studiach może być bardzo istotna dla przyszłego pracodawcy, ponieważ świadczy ona o tym, że no, potrafi się samemu zorganizować jakieś wydarzenie, że w ogóle ma się chęć podejmowania takich działań, że jest się aktywnym. Wiedza zawodowa i tutaj musimy zastanowić się, jakie to jest stanowisko, jaka wiedza jest potrzebna,
No i sobie to sprecyzować, bo jeżeli to jest stanowisko, jeżeli to jest stanowisko w, nie wiem, tak jak mówię, w RTTC na przykład, gdzie udostępniamy komiksy, filmy, gdzie można skorzystać z gier, ze stanowisk komputerowych, gdzie prowadzone są różnego typu wydarzenia, debaty, rozmowy i tak dalej, nie będziemy wymagali na przykład umiejętności tworzenia bibliografii. Natomiast jeżeli będzie to dział bibliograficzny albo będzie to dział gromadzenia i opracowania, no będziemy stawiali pewne specyficzne wymagania dotyczące tych kompetencji. Natomiast wydaje się, że na takie stanowiska w różnego rodzaju wypożyczalniach najważniejsze jest właśnie raczej zorientowanie w kulturze i zorientowanie w tym rodzaju księgozbioru, który w danej agendzie występuje. Wielu innych rzeczy można się nauczyć, a dzięki czemu to będę mówił już zaraz, bo zbliżamy się do końca, więc pewnie muszę przyspieszyć, żeby zdążyć Państwu wszystko powiedzieć. No i zarządza umiejętności IT. Opisane, to tutaj też rozmawiamy z kandydatami, jakie jest ich ogólne obeznanie w oprogramowaniu komputerowym, bo to nie chodzi o to, czy oni potrafią odpalić edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny. To by było fajne, gdyby na przykład byli dość biegli w arkuszach kalkulacyjnych, bo często w bibliotece potrzebujemy tego, żeby przygotować jakieś zestawienie. Ale chodzi ogólnie o to, czy jeżeli dostają nowy program, którym należy się posługiwać, to czy to jest jakiś problem, czy to jest coś, czego się trzeba uczyć od nowa, czy to jest po prostu no, nowe narzędzie, które funkcjonuje tak, jak funkcjonują inne narzędzia informatyczne, no, tylko ma trochę inny interfejs, czy służy trochę innemu celowi. Chodzi o takie ogólny brak strachu przed nowym oprogramowaniem. Oczywiście biegłość w obsłudze jakiegoś oprogramowania, czy związanego z grafiką, czy związanego z czymkolwiek innym, może być dodatkowym atutem. Natomiast ważne, by do biblioteki trafiały osoby, dla których posiadające pewne takie obeznanie informatyczne, dla których no właśnie zapoznanie się z nowym programem to jest kwestia czasu i wprawy, a nie przełamywania jakichś barier, które są bardzo trudne do przełamania. Bo jeżeli mnie by się ktoś zapytał, jakie ja potrafię obsługiwać programy, to bym powiedział, że no, nie mam zielonego pojęcia, jakie. No, zależy na jakim systemie, bo jak jestem, pracuję na Windowsie, to inne niż jak pracuję na Linuxie, bo Linux ma wiele programów, które są powiązane ze środowiskiem graficznym. Trudno mi wymieniać, jakie programy znam, ale mogę każdego programu się nauczyć, tylko muszę mu się przyjrzeć po prostu. I to jest to podejście, którego oczekujemy od naszych przyszłych pracowników. I zarządzanie informacjami w bibliotece niezwykle ważne, ponieważ każdy użytkownik musi być dobrze poinformowany. Bibliotekarz musi potrafić znaleźć informacje, przekazać użytkownikowi. Pamiętajmy, że to również jest nasza rola. Dobrze. No dobrze, na koniec naszego spotkania, bo widzę, że zostało nam jeszcze 10 minut, a chciałbym, żeby został czas na pytania, więc chciałbym powiedzieć jeszcze o tym, że jeżeli już zrekrutujemy tego pracownika, to nie oczekujemy od niego, że on od razu wie wszystko. Dlatego został przeze mnie w tym roku wprowadzony program szkolenia podstawowego w naszej bibliotece i każdy nowo przyjęty pracownik zobligowany jest do ukończenia w ciągu 12 miesięcy od nawiązania stosunku pracy. No teraz ten okres się troszkę nam wydłuży ze względu na pandemię, czy epidemię już i na to, że wszystkie te szkolenia
przerabiamy ze szkoleń realnych na szkolenia online. Więc zobowiązany jest do ukończenia całego cyklu szkoleń wewnętrznych. Inni pracownicy w tych szkoleniach mogą brać udział z własnej inicjatywy albo na polecenie przełożonych, jeżeli uważają, że pracownikowi jest to potrzebne. No i ukończenie tego kursu jest brane pod uwagę przy przedłużaniu umowy o pracę oraz o awans zawodowy. I na koniec krótko przedstawię tematy poszczególnych kursów, które mają bardzo różny wymiar czasowy w zależności od potrzeb, jak i różną formułę, bo niektóre mają formułę wykładową, inne warsztatową albo ćwiczeniową. No więc pewne rzeczy są w ogóle obowiązkowe w każdej instytucji, jak szkolenie BHP, jak szkolenie RODO. Tematy, które wprowadziliśmy u nas dodatkowo, to temat ogólny biblioteki publiczne w Polsce i Europie. Część naszych przyszłych pracowników mało co wie o bibliotekach. Widzieliście Państwo, jakie studia skończyli. Te studia dają im dużą wiedzę ogólną o kulturze, ale nie o bibliotekach. Trzeba im otworzyć oczy na to, czym biblioteka może być w nowoczesnym społeczeństwie. Oczywiście prawo biblioteczne dość ogólnie, regulamin biblioteczny, instrukcja kancelaryjna, czyli jak napisać pismo, bardzo ważne ćwiczenia, czy skąd się biorą nowe rzeczy, kupujemy i zamawiamy w bibliotece, ponieważ nowy pracownik często nie wie, jak doprowadzić do tego, aby wyposażenie czy materiał, który potrzebuje, znalazło się u niego w dziale czy w agendzie. Przygotowywanie umów, tak aby pracownicy mogli kontraktować zewnętrznych wykonawców przy organizacji wydarzeń przez swoją agendę. Oczywiście kodeks etyki bibliotekarza. Ja i użytkownik, zasady zachowania na stanowisku pracy, bardzo ważna rzecz. Wydawałoby się to oczywiste, bo mówi się o tym, że no jeżeli nie wiesz, jak się zachować, zachowuj się dobrze, ale wielu młodych ludzi teraz nie wie do końca, co to znaczy dobrze. I trzeba im powiedzieć, czego oczekujemy od naszych pracowników, a jakie zachowania na stanowisku pracy są niepożądane. Biblioteka dostępna, niezwykle istotny kurs związany z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Dokumenty dobrej jakości. Łączy się to trochę z tematem wcześniejszym, bo dokumenty, które tworzymy, powinny być zgodne właśnie z wymogami dostępności, ale także, jakże często widzimy dokumenty, które są tworzone tak, że nie wiem, coś jest wyrównywane spacjami, gdzieś tam przerzucane na siłę, też centrowanie spacjami i tak dalej, a potem się to wszystko rozsypuje. Dlatego wbrew pozorom, nawet jeżeli ktoś deklaruje, że potrafi się obchodzić z edytorem tekstów, warto nauczyć go, jak tworzyć te dokumenty, aby ich jakość była dobra. Kadry i socjal bez niedomówień, tak abyśmy wiedzieli, co się należy, co się nie należy, kiedy ekwiwalent, kiedy jeszcze coś innego. Czasem są takie pytania bez tych szkoleń, na przykład, że ktoś nie był w święto w pracy, ale przychodzi i twierdzi, że i tak chciałby sobie odebrać za to dzień, bo nie rozumie, jak ten system funkcjonuje, dlatego też w tym zakresie staramy się szkolić naszych bibliotekarzy. Obsługa systemu bibliotecznego to oczywiście podstawowy kurs dla każdego, kto przychodzi do pracy w bibliotece, ale z drugiej strony opak dla mistrzów, czyli pewne triki związane z wyszukiwaniem w opaku, co może być bardzo przydatne, jeżeli chcemy pomóc naszym użytkownikom. MBC i bazy elektroniczne w bibliotece. Staramy się, aby zasób tych baz był coraz szerszy i to jest oczywiste, że nie wszyscy pracownicy się w nich orientują i wiedzą, czego w której bazie można szukać. Bardzo ważny kurs zbiory. Co i dlaczego mam w mojej agendzie? Nowy pracownik często nie wie, na czym polega polityka gromadzenia zbiorów, dlaczego to akurat trafia do tej wypożyczalni, a coś innego nie trafia, w jaki sposób dobierać materiały tak, aby tworzyły one pewną logiczną kolekcję.
środowisko pracy IT, no tam informatycy podczas tego kursu mówią o tym, jak korzystać z intranetu, z maila, jakie ma funkcje, a także z naszego komunikatora wewnętrznego Mattermosta. Projekt to twoja szansa. Uczymy nowych pracowników, pokazujemy im, dlaczego warto pisać projekty, a także wskazujemy źródła, gdzie można szukać ich finansowania. Niech się dowiedzą, promocja w bibliotece to oczywiście kilka słów o tym, w jaki sposób i współpracować z działem promocji, na czym polega nasz system identyfikacji wizualnej, jak się używa logo, jak się nie używa logo, i tak dalej, tak aby ta promocja prowadzona w całej bibliotece była spójna. I na koniec procedury postępowania w atypowych sytuacjach zagrożenia życia. To temat no niestety ważny, bo różne sytuacje w bibliotekach się zdarzają. My mamy opracowane wszystkie procedury i antyterrorystyczne związane z różnego typu zagrożeniami i uczymy bibliotekarzy, jak zachowywać się wtedy, kiedy odpukać do biblioteki wtargnęłaby osoba uzbrojona w niebezpieczne narzędzie, zagrażała życiu innych, jak zachowywać się wtedy, kiedy jest porzucony niebezpieczny, coś, co wygląda jak niebezpieczny ładunek i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza pomoc to oczywiście też szkolenie, które zawsze było obowiązkowe. Rzecznictwo dla bibliotek. Mam taką ideę, aby każdy pracownik, nie tylko nowy, przeszedł to szkolenie i konsekwentnie je prowadzę dla wszystkich naszych pracowników. Ze względów czasowych jesteśmy gdzieś pewnie w połowie mniej więcej, ale damy radę. I praktyki. Praktyki bibliotekarze nowo przyjęci odbywają w innych działach. I w zasadzie teraz rzeczywiście zostało tylko kilka minut, ale ja jestem do Państwa dyspozycji, jeżeli tych pytań będzie, to myślę, że nic się nie stanie, jeżeli kilka minut dłużej będziemy rozmawiać. Trochę się nam to przedłużyło, ale rzeczywiście chciałem Państwu powiedzieć jak najwięcej o tym, w jaki sposób podchodzimy do już dzisiaj do zatrudniania bibliotekarzy przyszłości. Dziękuję i bardzo proszę o pytania. Jurku, bardzo Ci dziękuję za całą prezentację. Państwu za pytania i przypominam, że można jeszcze te pytania zadawać na czacie. Faktycznie mamy 3 minuty do godziny 12, ale jeżeli Państwo pozwolą, zechcą z nami chwilę dłużej zostać i Ty się, Jurku, na to zgodzisz, to postaram się odpowiedzieć przynajmniej na te pytania, które już do tej pory padły. Pierwsze pytanie, już wyświetlam. Pani Joanna pyta się o publikację, o której wspomniałeś, mówiącej o kompetencjach, zestawie kompetencji. Aha, tak, ona tam była podawana w prezentacji. To jest publikacja, jest wiele tych publikacji. Tam mi się podoba, bo jest bardzo przystępnie napisana. Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute. Uniwersalny model kompetencyjny, podręcznik użytkownika. Jak sobie Państwo wrzucicie, on powstał jako dofinansowany z funduszy unijnych, więc jest na otwartych prawach, no bo tak to musi być i w kilku miejscach w sieci jest dostępny do ściągnięcia. Uniwersalny model kompetencyjny, podręcznik użytkownika, jak się wrzuci w Google, to wyskakuje w kilku miejscach. Dziękuję. Fundacja Obserwatorium Zarządzania. Myślę też, że będzie to łatwo wyszukać po takim haśle. Pani Anna pyta pytanie, które nam się jakoś tutaj rozjechało, nie wiem dlaczego. Zadaję pytanie. W jakim zawodzie bibliotekarz mógłby się realizować? Czy jesteś w stanie powiedzieć, gdzie szukać pracy, jak już się nie chce być bibliotekarzem? To jest dość ciekawe pytanie. Ja Państwu wrzucę jeszcze tutaj na czacie. Tak, dokładnie link do tej publikacji, o której mówiłem. No właśnie. Powiem tak, że przyjmując wiele osób, myślę, że bibliotekarze czy osoby, które kształciły się w różnego typu instytutach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, bardzo dobrze odnajdują się w wielu innych zawodach, także w tych zawodach, które związane są
z na przykład nazywanym OSINT-em, czyli poszukiwaniem różnego rodzaju informacji w sieci i docieraniem do tych informacji, przygotowywaniem raportów. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. Takie zaawansowane researche są zlecane przez różnego typu podmioty i myślę, że osoby, że bibliotekarze, dobrzy bibliotekarze, którzy sami znają różnego rodzaju wiarygodne źródła informacji, w tym te dostępne w sieci, mogliby w takiego zawodu się spokojnie podjąć, a myślę, że może to być pasjonujące. Dziękuję. I zamieszczam kolejne pytania. Bardzo jednocześnie Państwa przepraszam, że one się tak rozjeżdżają. Naprawdę nie mam pomysłu, jak je naprawić. Natomiast Pani Paulina zadaje pytanie, czy zamieszczając ogłoszenie o pracę, informują Państwo o zakresie obowiązków i proponowanych zarobkach? Jak to jest w przypadku Waszej konkretnej biblioteki? Tak, zamieszczając ogłoszenie o pracę, informujemy, jakie to jest stanowisko, jaki jest zakres obowiązków, jakie są wymagania obligatoryjne, a jakie fakultatywne. O proponowanych zarobkach rozmawiamy zazwyczaj już podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ja zawsze wolę też zapytać kandydatów, jakie są ich oczekiwania w tym zakresie. A wiąże się to też z tym, że co prawda zazwyczaj mamy jakąś pulę w budżecie na dane stanowisko, no ale też nie chcę przekreślać tego, aby zwróciły się do nas osoby, które może są bardzo wartościowe, a mają większe oczekiwania finansowe. Zazwyczaj to jest sprawa trudna do rozwiązania, no ale czasem zmiany planów budżetowych w ciągu roku się też zdarzają, jeżeli bardzo nam zależy na jakichś unikalnych kompetencjach. Dlatego nie chcemy odstraszać niskimi zarobkami, jakie zazwyczaj przewidujemy, a są one niskie, no bo zazwyczaj rekrutujemy osoby tuż po studiach, ale lepiej porozmawiać z większą ilością osób. Dziękuję. W momencie, jak zacząłeś mówić o szkoleniach, które przygotowujecie dla nowych pracowników, tak, to pojawiło się kilka komentarzy takich mówiących o tym, że to świetny pomysł i że chętnie różne osoby wzięłyby udział w takich szkoleniach i że różne instytucje tak naprawdę powinny skorzystać z tej Waszej dobrej praktyki. Ale jest też kilka pytań i Pani Paulina ponownie pyta, czy takie szkolenie odbywa się w godzinach pracy? Tak, szkolenia zawodowe odbywają się zawsze w godzinach pracy. No oczywiście musi to być tak zorganizowane, żeby te osoby mogły się zwolnić z dyżuru, na przykład za ladą, żeby ktoś ich tam zastąpił, jeżeli są bibliotekarzami. Ja Państwa zachęcam do zadawania pytań, bo jest ostatnia szansa na to, zanim wyświetlę ostatnie z tych już zadanych. A jeżeli się nie pojawią, to będziemy kończyć. I ostatnie pytanie brzmi, czy skoro te szkolenia, które przygotowujecie dla swoich pracowników, nowych pracowników, to są szkolenia online, to czy mógłby z nich skorzystać ktoś spoza Waszej biblioteki? Często te szkolenia są, nie praktykowaliśmy tego do tej pory. Jeżeli to jest pytanie o jakieś konkretne szkolenie, to proszę o kontakt mailowy. Być może, że część z nich będziemy mogli po tej fazie też testowania wewnętrznego przenieść jako szkolenia dla bibliotekarzy z bibliotek gminnych, powiatowych z terenu naszego województwa, a może nawet szerzej. Natomiast też trzeba sobie zdawać sprawę, że myślę, że 80% tej wiedzy z tych tematów to jest wiedza specyficzna dla danej biblioteki, bo to są szkolenia z naszego regulaminu, z naszych procedur zamawiania i zakupywania materiałów, usług, z tego jak my przygotowujemy umowy, jak sobie nasi radcy prawni życzą, więc one są takie, no bardzo, staramy się, żeby właśnie miały charakter bardzo wewnętrzny. Bardzo dziękuję i wyświetlę dla Państwa jeszcze na koniec, no nie, nie wyświetlę jednak, to co miałam zamiar wyświetlić, to co przed chwilą Jurek wkleił w czata, czyli
pełen tytuł publikacji, o której wspominał wcześniej, ale ten tytuł Państwo widzą na czacie, mogą stamtąd sobie skopiować. Ja bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze webinarium. Tobie, Jurku, za to, że je poprowadziłeś i przeprowadziłeś nas przez te tajniki zatrudniania w Waszej bibliotece. To było niezwykle ciekawe. Państwu też dziękuję na czacie. To ja do tych podziękowań się dołączam. I korzystając z okazji, to, że faktycznie jest to ostatnie nasze spotkanie w tym roku, ostatnie spotkanie przed świętami i przed Nowym Rokiem, to ja bym chciała Państwu życzyć tego, żeby te święta były jak najbliższe tego, jak Państwo lubią spędzać święta i żeby z tych świąt wyszli Państwo zdrowsi niż chorsi. I mam taką głęboką nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym roku, w trakcie kolejnych webinariów odbywających się w ramach 12 miesięcy tematycznych już w roku 2021, ale nie tylko, proszę śledzić nasze profile facebookowe Stowarzyszenia Labib oraz biblioteki.org, ale również oczywiście stronę labib.pl i stronę biblioteki.org, na której zamieszczamy różne informacje dotyczące projektów realizowanych przez fundację. Bardzo Państwu dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy się dzisiaj jeszcze zobaczyć i trochę porozmawiać, i poczytać, i pokorespondować na czacie. Tobie, Jurku, też również bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnym webinarium. Ja Ci również, Martyno, bardzo dziękuję za pomoc w prowadzeniu. Państwu dziękuję za udział. Wszystkim życzę wesołych świąt, wszystkiego dobrego w nowym roku i zapraszam na inne moje webinaria. Pewnie coś w przyszłym roku też będzie. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do widzenia.